Witam Was serdecznie, Lesy się kłania. Moi drodzy, dzisiaj będziemy nagrywali kolejny Lego Spidermana. Minęły 2 dni od ostatniego odcinka, więc pomyślałem, że akurat dzieło Insomniac Games będzie właściwym ruchem. Tym bardziej, że zbliżamy się powoli do dnia, gdy odbędzie się kolejna rozmowa youtuberów. Jak pamiętacie, obiecaliśmy wam w połowie lutego wrzucić materiał na ten temat. I no, byłoby wielkim nietaktem z mojej strony, gdybym wam się nie wywiązał z umowy. A dzisiaj, widzowie, będziemy mieli po części przestępstwa Marzi, a po części będziemy Andrzej robili. mówiła, że Marzia urządziła sobie strzelaninę. Przemówię im do rozumu. Ale jak rozumiecie, no to mamy też obrazy. Więc postanowiłem, że dzisiaj skupimy się na nich. Jeśli coś będziemy mieli po drodze, to wtedy tego, więc odcinek może być z lekka nudny. Możecie też mieć lagi, bo konwertuje mi się odcinek z tego, z pewnego momentu i... Jak pewnie słyszeliście, Spider-Man powstrzymał Speary Hammerheada, szefa gangu. Trafiony! Czas na wysiadkę! Jelpa. Zatrzymany. Mamy w mieście aż nadto piratów drogowych i bez tych dzbanów. Dzbanów. Uuu! Patrzcie, zatrzymaliśmy się akurat przy miejscu, którego potrzebowałem. Myślę, że jedna ze skrytek Hardiego jest blisko. 10:39. Zgłoszenie świadków o uzbrojonych złodziejach. Funkcjonariusze z Herstags, przyjęto? Kolejne dzieło sztuki. Detektywie, znalazłem kolejne skradzione dzieło. Wysyłam współrzędne. Dobra robota. Powiedz, spotkałeś tę nową Black Cat? A co, nad jej sprawą też pracujesz? Nie, jestem ciekaw. Jaka ona jest? Skomplikowana, frustrująca, manipuluje ludźmi. Ale ma dobre serce. Okrada tylko bogaczy, albo tych, którzy jej zdaniem na to zasługują. Zdołała ci umknąć? Nie jeden raz. Mogę śmiało powiedzieć, że jest jedyna w swoim rodzaju. Wiem, o czym mówisz. Do następnego! Dobrze. Problem z tymi przestępstwami Marzi jest taki, że będą one występowały niestety w całym mieście. Więc nie będę was zamęczał tym, rozwiązuję tylko te, które są po drodze. Jak to? Wow, trzymają w bagażniku cywila. Panowie, czy jeśli nie uwiniecie się z dostawą w pół godziny porwany gratis? Muszę uratować gościa z bagażnika. Proszę go zrzucić! Pasy, nie zapomnijcie o pasach! To już jest! Trzymaj się, stary. Niebiescy już jadą. To było niesamowite.
No. Napisałem Yuri, żeby zabrała tych gości. Ach, szkoda, że nie mogę dać na końcu emotki Spidey'ego. Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Uwaga jednostki, świadek zgłosił napad. Podejrzani mogą być uzbrojeni. Incydent zgłoszono w okolicy Meatpacking District. Detektywie, mam kolejny obraz. Dobra robota, powinniśmy załatwić ci odznakę. Powiem komuś, żeby go zabrał. Czy powiedziałbyś, że nowa Black Cat przypomina starego? Cóż, zdecydowanie wzoruje się na Hardim. Jej ubiór, technika, ba, nawet jej sprzęt wygląda jak podkręcona wersja jego. No tak, przecież już od jakiegoś czasu macie jej rzeczy. Czyli kradnie też własność intelektualną. Powiedziałbym raczej, że ją ulepsza. Na jej tle Hardy wypada blado. Mam wrażenie, że ją podziwiasz. Po takim czasie w branży trudno nie dostrzec prawdziwego talentu. Ty zresztą raczej też nie szczędzisz jej pochwał. O, no wiesz, jest jak mówisz. Trafił swój na swego. Dam ci znać, jak znajdę resztę łuku. Nie ma to jak zostać złamanym przez Spidermana. Hammerhead już nawet nie bawi się w subtelności. Super, że byłeś w pobliżu, Spidermanie. A, bo ja wybrnąłem w ogóle poza teren. No dobrze. No dobrze wyszło. W ogóle to w gadżety. Jakbyście nie zauważyli, jeszcze musimy te wyzwania skończyć. I zrobić jeszcze jedno. Chłopaki, sklep z kostiumami dla bandziorów jest ulicę dalej. Powiesisz sobie. Walczę z mafią. Zupełnie jak w czarno-białych filmach gangsterskich. Zrobiłem wam krzywdę? Nie martwcie się, policja jedzie i was obroni. No, także jakby dodatek jest dość krótki, więc... Zdaje się, że jeden ze skradzionych obrazów gdzieś tu jest. Uwaga, jednostki w rejonie. Potrzebujemy pomocy przy zatrzymaniu auta Marii. Funkcjonariusze potrzebni w Gramercy. No tak. Dzieciaki tego nie pamiętają, ale był już kiedyś Black Cat. Przestępca ze starej szkoły. No i oczywiście, jak to często dzisiaj bywa, musieli go przywrócić w wersji kobiecej. Żeby było jasne, nikt nie kocha kobiet bardziej niż Jay Jonah Jameson. Dostawa do klienta. Jeszcze więcej? Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. No i tyle. Choć raz przejechałbym się autem z przyjaciółmi.
prawie mamy skończone tam te dzielnice, ale jeszcze zostały nam te portrety tych dzieł sztuki. Manhattan jest duży, więc ten, ale jakby nie chcę wam tego odbierać, że... Uwaga! Maria jest podejrzana o zamach. Serio? Zaraz pod? Bombowy. Interwencja potrzebna we Flatiron. Zdaje się, że jeden ze skradzionych obrazów gdzieś tu jest. Spidermanie, ci faceci chcą wysadzić budynek, jeśli nasz informator wyjdzie, a my nie możemy rozbroić bomb. Bez obaw. Wskażcie tylko, gdzie mam iść. Zlokalizowaliśmy główny ładunek. Rozbrój go, a uzyskasz klucz aktywujący. Dzięki niemu znajdziesz i rozbroisz resztę bomb. Rozumiem. Dam znać, gdy będzie już bezpiecznie. Dobra, Spidey, nie wymyślaj czarnych scenariuszy. W porządku. Na razie przywróćmy je losowo. Chodzi nam to zero z tego. Jest, mam klucz. Strzeliłem. O nie, reszta bomb jest uzbrojona. Muszę się sprężać. Cieszę się. Dajcie znać, gdybyście potrzebowali pomocy. No i mamy to. Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Hardy na pewno coś tu ukrył. No, ciekawe po ile stoją. Jakie obrazy? Detektywie, wysyłam ci współrzędne. Kolejny obraz ukryty przez Hardiego. Wielkie dzięki. Wyślę tam ludzi. Dlaczego stary Black Cat próbował uciec z Rikers? Miał przecież szansę na zwolnienie warunkowe. Hardy stał się zbyt pewny siebie. Maria chciała, żeby dla niej pracował. Odmówił. I trafił na jej celownik. Lepiej, żebyś się tam nie znalazł. Zwłaszcza, jeśli masz rodzinę. Maria załatwi każdego, byle tylko dopiąć swego. Zauważyłem. Jesteśmy w kontakcie. A wiecie, co mi się nie klei? Ten detektyw cały. Ja rozumiem, że można chcieć uzyskać dużo, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Do wszystkich jednostek. Mamy potwierdzone podłożenie bomby. Funkcjonariusze potrzebni w Noho. W tym wszystkim, więc... Rozumiecie o tym.
męża prokuratora. Bomby w aucie. Spiderbot mógłby znaleźć resztę ładunków. Pora znaleźć resztę bomb. No i te bomby mi wybuchną, bo nie pamiętam. Będą migać światła detonatorów czułych na podczerwień. Jak będę blisko, bomba zacznie wydawać ciche piknięcia. Załatwione. Rozbrojona. Muszę znaleźć pozostałe. Nawet nie wiecie, jak ja muszę się często śpieszyć. O w mordę. Dobra, jeszcze tylko kilka. Rozbrojona. Jeszcze jedna. Nie zdążę! Bomby niedługo wybuchną, muszę się sprężać. To już wszystkie. Zdążyłem, ale ledwo co. Spiderboty, kocham was. Ale prawie skończyliśmy, zauważyliście, że tutaj prawie nie ma już przestępstw? Do usług! Może się uda. I jeszcze przy okazji uda się z tym obrazem na tym terytorium. Zdaje się, że jeden ze skradzionych obrazów gdzieś tu jest. O. Ogłoszenie o zaginionym kluczowym świadku w sprawie Marzi. Funkcjonariusze potrzebni w Tenderloin. No i zamykamy dzielnicę, co? Mają zakładnika w bagażniku. Pasażer w bagażniku? Tego też ci przewoźnicy nie wymyślą. Hammerhead to świr! Trzymaj się, stary. Niebiescy już jadą. No i mamy kolejny. Policja już jest w drodze. I ja też. Dobra, no i idziemy z kolejnym obrazem. Jak widzicie, mamy pierwszą dzielnicę ukończoną. Zdobyliśmy czyste osiągnięcie. Ja chyba miałem je zbugowane wcześniej, albo chodziło o to, żeby ukończyć je w dodatkach. A... chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Trop urywa się tutaj. I prowadzi tutaj. Ej! Och, wracaj tu, ptaszku! Nie! Muszę go złapać. Kiedy pierwszy raz to przechodziłem, powiem wam, że również się nie spodziewałem, że ten gołąb mi zwinie obraz. Ej, zwolnij! Szkoda, że nie mówię po gołębiemu. Mam cię! Znalazłem kolejny obraz, detektywie. Hardy miał oko do sprytnych kryjówek. Był naprawdę zdolnym włamywaczem. Oczywiście. Jak udało wam się go złapać? Chciałbym powiedzieć, że dzięki solidnej robocie. Ale coraz częściej mam wrażenie, że dał się złapać. Żeby uciec Marzi?
Przecież wiedział, że mogą go dorwać w więzieniu. Owszem, ale tylko w ten sposób mógł chronić córkę. Tyle, że odsiadka okazała się znacznie dłuższa niż planował. No tak. Co jest? Tu nie ma aktywności. W dwóch dzielnicach w ogóle nic nie ma. Tu mamy wszystko skończone. Przynajmniej na tę chwilę. Tu zostały przestępstwa. Tak, tutaj dzieło i tu brak. XD. Czyli tu jest aktywność zawsze, tu jest aktywność zawsze, tu jeszcze będzie, tu jeszcze będzie, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu jeszcze będzie. Przekieruję się tam i spróbujemy to rozwikłać jeszcze dziś, żeby kwestię tego, co najwyżej olejemy kwestię tych, kwestię przestępstw i... I po prostu skupimy się na obrazach. Żebyśmy mieli tę misję zamkniętą już. Funkcjonariusze ścigają podejrzanych powiązanych z marszą. Zgłoszenie z Drake Mansion. Czy Hammerhead ma swój firmowy dżingiel? Przydałby mu się. Ja mam swój kawałek. Nie ma wsparcia. No to musi nam starczyć pająk. Dostawa bandytów! No to musi nam starczyć pająk. Dud! Koshiyuki, to się nazywa zorganizowana grupa przestępcza. Nie wchodzi. Życie gangstera to jest to. Szybkie bryki, wielkie spluwy i długie wyroki. Do wszystkich. Mafia planuje. Okej. Dawaj głowę na świadka w swojej sprawie. Funkcjonariusze potrzebni w okolicach Vanderbilt. Ładunki wybuchowe. Lepiej pogadam z saperami. Hammerhead próbuje uciszyć kolejnego świadka? Zgadza się. Dasz radę rozbroić główny ładunek i pozostałe? Się wie. Dam znać, jak skończę. Zaczynam czasami widzowie myśleć, czy nasz drogi pajączek nie... Kiepski moment na spocone dłonie. Dobra. Tak. Tak.
Jest, mam klucz. Lepiej rozbroję resztę bomb, nim one rozbroją mnie. Snajperzy, uwaga! Kiepski dzień dla snajperów. Okej. No i kto tu się doigrał? Fantastycznie, Spider-Manie! To znaczy, dziękuję! W razie kolejnych kłopotów będę w pobliżu. No i mamy... obraz w pobliżu. Zatem wiecie, po co pójdziemy. Myślę, że jedna ze skrytek Hardiego jest blisko. Uwaga jednostki, detonacja bomby w aucie. Jest i więcej. Zgłoszenie z Lenox Hill. Łuk musi gdzieś tu być. Gratulacje, detektywie. Właśnie wygrałeś część łupów Waltera Hardiego. Słuchaj, nie obraź się. Pozwoliłem sobie spojrzeć do akt. Według świadków współpracowałeś z nową Black Cat. O co w tym chodzi? Powiedziała, że skończyła z przestępczością, a ja jej uwierzyłem. Próbowałem ją podszkolić, a ona zrobiła wiele dobrego. Przez chwilę. Niestety, stare nawyki wzięły górę. Dostałem cynk, że kradła od zbirów, których załatwiliśmy. Wpadłem do niej i znalazłem łupy. Znałeś jej adres? Chodziło tylko o robotę, czy łączyło was coś więcej? Wkraczamy na osobisty grunt, detektywie. No tak, rozumiem. Wiesz, taka praca. Zadzwonię, jak znowu coś znajdziesz. Bomby w samochodach. Czas użyć Spider-Bota. No to szukajmy, Spider-Bocie. Dobra, mały. Znajdźmy te ładunki. Jeden nawet widzę. Dobra, jeszcze tylko kilka. Sześć to kilka? Rozbrojona. Pora znaleźć resztę. Spider-Bot wykryje detonację. Załatwione. Rozbrojona. Muszę znaleźć pozostałe. Muszę się śpieszyć. Czas się kończy. Widzę jedną. Rozbrojona. Jeszcze jedna. 40 sekund. To już ostatnia. Udało się. Spider-Boty na ratunek. Może... posprzątałyby mi mieszkanie. Bombowa zabawa, co? Ej. Właśnie. Nie ma
Uważajcie, ta broń może być nabita. Przestępczość zorganizowana? Muszą popracować nad organizacją. Dziękuję, Spider-Manie. Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Zawsze można powiedzieć, że to jest przestępczość zdeorganizowana. 10:39. Podejrzani osobnicy dokonują dużej transakcji gotówką. Miejsce zdarzenia to... Jeszcze jeden, detektywie. Hardy ukradł dość, żeby się ustawić do końca życia. Prawie mi... To żal. Myślę, że wszystkim wyszło to na dobre. Trup? Osierocona dziewczynka? Wierz mi, to nigdy nie jest dobre. Jest, jeśli masz na karku magię. Śmierć Hardiego naprostowała sprawy. Gdyby zniknął z dzieciakiem, gang nigdy nie przestałby ich szukać. Mógł zeznawać, zostaliby objęci programem ochrony świata. Matki magii sięgają daleko. Od pewnych rzeczy nie można uciec. Słuchaj, zgodnie z aktami brakuje już tylko jednego obrazu. Dam znać, jak go odnajdę. Zaraz to skończę. Może to trochę uszczupli. O, i tutaj też skończyliśmy. Duszę Hammerheada. Najlepsze jest właśnie to, że oni nazywały to magią, a tutaj tylko Hammerhead robi przestępstwa. No i tak, mamy tutaj koniec, tutaj dwa zostały, tutaj trzy zostały przestępstwa do wykonania. No i to będzie koniec, jeśli chodzi o to. Więc jak widzicie, pod względem tych dodatkowych historii, ta... Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. No, ciekawe, po ile stoją takie obrazy. Detektywie, znalazłem ostatnią skrytkę. Czy mam jeszcze czegoś poszukać? Nie. To ostatni element dziedzictwa Hardiego. Nie wiem, jak ci dziękować, Spider-Manie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeszcze jedno. Masz rację co do nowej Black Cat. Miej na nią oko, dobra? To dla mnie bardzo ważne. To było dziwne. O co mu chodziło? Lepiej do niego zadzwonię i spytam. Numer przez ciebie wybrany jest nieaktywny. Robi się coraz dziwniej. Lepiej zajrzę na posterunek. No i macie. Misja poboczna. Dwa tysiące metrów. Nie mam ochoty się bawić w bujanie, więc po prostu użyjemy szybkiej podróży. A że kończymy już tą historię, to... Hej, gdzie jest detektyw Maki? Maki? Pierwszy słyszę. Starszy koleś z wąsem. Albo pomyliłeś posterunek, albo ktoś cię wkręcił. Tak, ktoś mnie wkręcił. Detektyw Maki, czy może raczej Walter Hardy? Hej, nie osądzaj mnie. Zrobiłem, co musiałem. Twoja córka myśli, że nie żyjesz, wiesz? I niech tak zostanie. Dla jej dobra. Stoi? Co? Właśnie mnie oszukałeś. Dlaczego miałbym ci oddać przysługę? Bo dobry z ciebie chłopak. Zaopiekuj się moją córeczką. Jestem taki naiwny. Muszę w końcu zostać bezdusznym cynikiem jak reszta świata. Proszę bardzo. Ja o tym wiedziałem, widzowie. Ale też przy okazji, ja to w tamtym momencie też przypuszczałem, że ten cały detektyw Maki to tak naprawdę Hardy, który nas oszukał i sam
bo chciał zdobyć swoje... swoje własne dziedzictwo. Nic ci nie jest. Spróbujemy też zrobić... Spróbujemy właśnie zrobić to. Gdzie zaatakowała lokalny biznes? Incydent ma miejsce koło Longacre. Staramy się dzisiaj jeszcze zrobić te przestępstwa Marzi, żebyśmy mieli to z bańki, bowiem zostaną nam potem jeszcze... Dobra. Haracz, nie pozwolę Hammerheadowi położyć łap na tym mieście. Gdybym był Gliną, uwielbiałbym mnie. Anonimowy SMS. No i jak widzicie, mamy... ten, tylko pytanie brzmi, czy teraz jakby gadżety sobie ulepszę? Nie? Mamy 200 metrów do tego. Nawet jeśli teraz nie zrobimy dzisiaj tego do końca, nie? Tych... Zbiry Hammerheada rozbijają się po całej drodze. Trzymać wóz! Spokojnie! Jakoś się dogadamy! Przekupstwo policjanta... Hammerhead nie płaci wam za kurs, naprawdę? Nie ma wsparcia! No to musi nam starczyć, mają. Nie! Więcej zbirów? Ta walka wymyka się spod kontroli. Jesteś martwy, słyszysz? Co za paskudztwo! Łomot na życzenie! Powinienem to nagrać! Życie gangstera to jest to. Szybkie bryki, wielkie spluwy i długie wyroki. No, mamy z Hell's Kitchen już wszystko ukończone. Zostało nam już tylko Midtown. Ale jeśli pozwolicie, to sobie zerknę, ile mamy. Mamy na tyle, widzowie, że będziemy mogli skończyć dzisiaj przestępstwa Marzi. I na razie przynajmniej skupić się na fabule. Oczywiście nie jest to komplet, bo gra dopiero się nam rozkręca. Uwaga, mamy do nich... o zastraszaniu cywili. To Marzia. Funkcjonariusze w Nomad. Potrzebna interwencja. Chyba chcą załatwić tego biedaka. Uważajcie! Ta broń może być nabita! Dobra.
Ran, Zbiry Hammerheada są aż nazbyt pewne siebie. Dzięki, Spider-Manie. Uratowałeś mi życie. Góra i dół! Nie możesz naprawdę. Spider-Man! Część naszych przeciwników z podstawki jest w dodatku. Zresztą zauważyliście, że część z nich powróciła, bo choćby Black Cat wróciła. Ludzie Hammerhead. Jak słodko! Hammerhead wysłał was na zakupy! Nowa ozdoba na drzwi. Spokojnie, chłopaki, zaraz przyjedzie po was ładny, wygodny radiowóz. Zbiry Hammerheada i worki z forsą. Lepiej to sprawdź. Czas na pranko, koledzy. Czas rozkurzać się w deszcz. Dobra, teraz to się podpisuje. I czas was przykleić do ściany. Nie ma to jak udaremnienie przekazania fałszywek. To się nazywa sklejona sprawa. Zaraz przyjedzie po was ładny, wygodny radiowóz. No i takim oto sposobem, widzowie, mamy praktycznie wszystko ukończone. I w ten sposób również chcę wam podziękować za dzisiejszy odcinek. Chociaż tak myślę, że jeszcze, widzowie, chociaż jedną misję poboczną, misję wątku głównego, przepraszam, będziemy w stanie wam pokazać. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że mimo tej całej historii z Harlem, to należy się nam ta historia wątku głównego, wątku fabularnego. Wątek główny to nie można tego nazwać, bo to jest i tak DLC-ek. Nie patyczkują się. Trzeba to zakończyć, zanim ktoś zginie. Już wszystkie. Aaaa!
Więcej was nie było? Załatwiłem wszystkich? Dobra, 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 poddaję się. Zostawisz mnie, jeśli zacznę gadać? Im szybciej, tym lepiej. Ta białowłosa kazała nam tu przyjść i narobić hałasu. Wabik na frajera, czyli na mnie. Gdzie ją spotkałeś? Przy sklepie, na Waverly. No. MJ, cała ta strzelanina to była zmyłka. Black Cat ustawiła ją, żeby odciągnąć policję od ulicy Waverly. Jedna z rodzin Maggi ma przykrywkę na Waverly. Chyba Cicero. Może jeszcze ją złapię. Kto jak kto, ale Felicia się nie śpieszy. Jest metodyczna. Mówisz? Ja... będę się odzywał. Dobra, widzowie, wystarczy. Mieliśmy dość wrażeń jak na jeden dzień. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konsultujcie, komentarz, follow na Instagramie, Twitchu oraz Kiku. Trzymajcie się i hej, papatki.